Witam Państwa na kanale VetRehab. W tym odcinku jesteśmy w przychodni neurologii weterynaryjnej Auxilium i gościmy pana doktora Maksa Dudkowiaka, który przybliży nam dzisiaj zagadnienia związane z radiologią weterynaryjną. Zapraszam do oglądania. Panie doktorze, czym jest badanie rezonansu magnetycznego w weterynarii? Na czym to mniej więcej polega? Rezonans magnetyczny jest to nieinwazyjna metoda obrazowania wnętrza obiektów, która ma zastosowanie głównie w medycynie. Badanie wykorzystuje zachowanie się cząsteczek wody w organizmie poddanych działaniu jednocześnie pola magnetycznego i fal radiowych. Następnie te zaburzenia przepływu fal, które powstały pod wpływem różnic zawartości wody w tkankach, są rejestrowane i analizowane przez komputer, a my uzyskujemy przekroje w wybranych wcześniej płaszczyznach potrzebnych do analizy danej struktury, w zależności od tego, jaką chorobę podejrzewamy. Odchylenie obrazu od fizjologii w kontekście objawów oraz ich lokalizacja pozwala nam często potwierdzać lub wykluczać dane jednostki chorobowe. Dzięki dokładności obrazu, jaki uzyskujemy w badaniu rezonansu magnetycznego, możemy wnikać w takie struktury jak mózg, rdzeń kręgowy, które innymi metodami diagnostycznymi są bardzo trudno dostępne. W ten sposób możemy diagnozować i wdrażać właściwe leczenie oraz zaplanować operacje. Rozumiem. W takim razie czym jest tomografia komputerowa? Bo niektórzy nie do końca rozróżniają te dwa badania i myślę, że nawet niektórzy mogą traktować to jako synonimy, tak? Że jest to ten sam rodzaj badania, tylko troszeczkę inne określenie. Ale jak wiemy, to jednak są zupełnie inne badania. Tak, tomografia komputerowa jest to także metoda obrazowania, która wykorzystuje w swym założeniu poruszające się po okręgu emitory i odbiorniki wiązek promieniowania rentgenowskiego, które poruszają się w spirali wokół pacjenta i na tej podstawie komputerowo program składa obrazy dwu- i trójwymiarowe. Jest to bardzo przydatna metoda diagnostyczna, tak samo jak rezonans, ponieważ generuje swój obraz płaszczyzna po płaszczyźnie, czyli mówiąc kolokwialnie, uzyskujemy dużo przekroi tego samego obrazu. Jest ona nieodzownym narzędziem m.in. w kontekście ortopedii, implantologii, onkologii. Badanie tomografii komputerowej jest też stosunkowo szybkim badaniem. Trwa ono niespełna kilka minut, dlatego u ludzi często wykorzystuje się je na ostrych dyżurach, u pacjentów pourazowych, żeby ocenić skalę urazu i wdrożyć leczenie. W takim razie podsumowując, czym te dwie techniki diagnostyczne różnią się od takiego tradycyjnego, w cudzysłowie, badania rentgenowskiego? Różnica między tymi badaniami nie jest wielka, ale tak naprawdę jest znacząca. A badanie RTG jest jednostkowym badaniem i ocenia tylko jedną płaszczyznę. Mówiąc kolokwialnie, uzyskujemy jeden obrazek. Natomiast w badaniu rezonansu czy też tomografii mamy tych płaszczyzn, czyli przekrojów obrazów, kilkadziesiąt do nawet kilkuset. Drugą kwestią jest sama fizyka danego badania. RTG czy tomograf w świetny sposób diagnozują na przykład problemy ortopedyczne. Jest to związane z tym, że kości stosunkowo dobrze pochłaniają i reagują na promieniowanie rentgenowskie. Natomiast jeżeli chcemy zdiagnozować choroby układu nerwowego, to tutaj prym wiedzie badanie rezonansu magnetycznego ze względu na to, że wykorzystuje on w swojej diagnostyce wodę, a układ nerwowy, w tym mózg, w 90% składa się właśnie z niej. Tak byśmy mogli podsumować jeszcze, kiedy stosuje się badanie rezonansem, kiedy badanie tomografii komputerowej, a w jakiej sytuacji wystarczy nam badanie RTG, czyli zwykłe prześwietlenie rentgenowskie. W klinice Auxilium każda metoda badań jest tak naprawdę dobierana indywidualnie do schorzeń i potrzeb pacjenta. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pacjenci są już skierowani od specjalistów na konkretne badanie lub też skierowani do nas na konsultację neurologiczną czy też ortopedyczną w zależności od schorzenia. My na podstawie diagnostyki i wstępnego badania kwalifikujemy pacjenta do dalszego rozwoju wydarzeń. Tak jak wspomniałem wcześniej, każda z tych metod, zarówno rezonans, jak i tomograf, ma swoje wady i zalety. Ważnym jest i najważniejszym tak naprawdę pytaniem
na jaki chcemy sobie odpowiedzieć, to, żeby wiedzieć, jaką chorobę podejrzewamy i którą chcemy potwierdzić i wykluczyć. Najpierw musimy zbadać pacjenta, postawić podejrzenie czy też wstępną diagnozę, a następnie później dobierać tak naprawdę badania dodatkowe. To w takim razie może jakiś przykład konkretnych jednostek chorobowych, które możemy właśnie tutaj diagnozować przy pomocy tych metod, jakby doktor mógł przytoczyć. Tak naprawdę obrazowanie jest w stanie zdiagnozować każdą chorobę, która w swoim przebiegu zaburza w jakiś sposób obraz strukturalny normy, którą znamy z fizjologii i anatomii. Nie chciałbym tu za bardzo wdawać się w szczegóły danych jednostek chorobowych i zanudzać naszych widzów. Najważniejsze przy doborze tak naprawdę właściwej metody jest to, żebyśmy wiedzieli, jaką chorobę podejrzewamy i co chcemy konkretnie wykluczyć. Więc tutaj badanie fizykalne pacjenta, ewentualne badania dodatkowe w drugiej kolejności i dopiero skierowanie na zaawansowane obrazowanie. Proszę jeszcze tutaj nam zdradzić, czym są te tajemnicze określenia, które czasami można spotkać w opisach badania rezonansem magnetycznym. Mianowicie chodzi o sekwencję T1 czy sekwencję T2 zależne. Co to takiego jest? Ja też nie chciałbym zanudzać naszych widzów takimi technicznymi szczegółami odnośnie samej pracowni rezonansu magnetycznego. W dużym skrócie te nazwy to nastawy parametrów na maszynie rezonansu magnetycznego, które dają nam różne odcienie szarości i służą do analizy czy też postawienia diagnozy. Natomiast są to parametry czysto techniczne i myślę, że nie ma co wdawać się tutaj w takie szczegóły. Czyli dla przeciętnego opiekuna zwierzęcia, który ma przed oczami wynik takiego badania, nie jest to aż tak istotne i potrzebne do jakby zorientowania się w sytuacji. Może sobie poradzić bez zagłębiania się w szczegóły tutaj te techniczne. Myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza też, że każda pracownia obrazowania, w tym nasza, po zakończeniu badania zawsze w ciągu kilku dni roboczych wysyła opis z diagnozą, z tym, co zostało zobrazowane, z sugestiami leczenia, czy też możliwościami dalszej diagnostyki. Czasami właściciel dowiaduje się, że jego pupilowi w trakcie badania trzeba będzie podać tak zwany kontrast. Co to jest i do czego to jest potrzebne? Środek kontrastowy w dużym skrócie jest to substancja chemiczna stworzona w taki sposób, że po podaniu pacjentowi w trakcie badania zaburza w sposób znany nam obraz, który uzyskaliśmy przed chwilą. Niech tu będzie prostym przykładem użycie kontrastu w badaniu rezonansu głowy. Wiemy, że gadolinium, czyli środek kontrastowy wykorzystywany akurat w rezonansie, ma zwiększone powinowactwo do tkanek, które są objęte zapaleniem czy też nowotworzeniem. W przypadku, gdy w badaniach widzimy różnicę zabarwienia obrazu tkanek w badaniach przed i po kontraście, możemy zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że dzieje się tam coś niedobrego. To może byśmy spróbowali dać taką ściągę, taką małą instrukcję, podpowiedź dla właścicieli, dla opiekunów zwierząt, którzy no, wiedzą, że będą musieli się ze swoim pupilem udać na takie badanie. Jak się trzeba przygotować do takiego badania? Co nas czeka? Jak przygotować swojego przede wszystkim właśnie zwierzaka? A to już jest pytanie do moich koleżanek, które zajmują się anestezjologią w naszej klinice. Na stronie kliniki znajdziecie Państwo szczegółowe informacje odnośnie tego, jak przygotować pacjenta do znieczulenia. Dziewczyny włożyły wiele starań, żeby przygotować właśnie taką gotową ściągę oraz wszystkie zalecenia odnośnie diety czy też koniecznej dokumentacji. Przed każdym obrazowaniem Państwa zwierzak jest też dodatkowo jeszcze raz badany, więc nie musicie się Państwo martwić, że gdyby w międzyczasie wystąpiły jakieś problemy, to zostanie to przeoczone. I także po badaniu wychodzicie Państwo przez anestezjologa i otrzymujecie od niego wszystkie instrukcje odnośnie tego, jak zająć się pacjentem po znieczuleniu. Dla nas jest po prostu ważne, żeby wszystko odbywało się w sposób bezpieczny i kontrolowany. W naszej klinice jesteśmy też przygotowani na powikłania. Posiadamy podczas badania monitoring funkcji życiowych, czy też korzystamy ze znieczulenia
wziewnego. Przez cały czas anestezjolog czuwa nad pacjentem, który jest poddawany znieczuleniu w trakcie badania. Idzie z nim także dalej do klatki do momentu pełnego wybudzenia. Czyli podsumowując jeszcze, można powiedzieć, że to przygotowanie pacjenta do tego badania wiąże się w zasadzie głównie z przygotowaniem do premedykacji, do znieczulenia, które niestety jest konieczne do przeprowadzenia tego badania, tak? Dokładnie. Badanie jest wykonywane w znieczuleniu głównie ze względów bezpieczeństwa. Nie wiem, czy ktoś z naszych widzów miał wykonywane badanie rezonansu magnetycznego, ale jeżeli miał, no to pewnie potwierdzi, że podczas pracy samej maszyny słychać różnego rodzaju szumy czy też kliknięcia. Nasi mali pacjenci myślę, że zbyt bardzo stresowaliby się takimi dźwiękami. Unieruchomienie przymusowe wiązałoby się z okropnym dla nich stresem. Dlatego dzięki znieczuleniu omijamy zupełnie ten aspekt. Zwierzak sobie spokojnie zasypia i bezpiecznie budzi się już po niczego nieświadomym. Jak długo trwa takie badanie? Trudno jest to w zasadzie określić, bo jest to bardzo zależne od odcinka, który poddajemy analizie. Większość badań udaje nam się wykonać w około 40 minut, natomiast czasami natura lubi nas zaskakiwać i wtedy często śródbadaniowo dzwonimy do właścicieli z prośbą o poszerzenie jakiegoś odcinka ze względu na to, że jakiś proces chorobowy rozszerza się na przykład wzdłuż kręgosłupa i musimy sobie zobrazować, co się dzieje dalej. Myślę, że też dużym aspektem jest tutaj badanie neurologiczne, wykonywane zazwyczaj przed badaniem i to ono głównie determinuje nasz czas badania. Z badania dowiadujemy się, który odcinek jest warty prześwietlenia i który podejrzewamy o proces chorobowy, natomiast czasami tych odcinków może być kilka i to też wydłuża czas badania. Rozumiem. Czy to badanie jest obarczone jakimiś skutkami ubocznymi? Właściciel może się czegoś obawiać? Samo badanie nie zaburza w żaden sposób funkcji organizmu. Jedynym tak naprawdę czynnikiem jest tutaj kwestia znieczulenia, ale tak jak mówię, przy bezpiecznych procedurach i obytych anestezjologach to ryzyko jest znikome. Czy są jakieś przeciwwskazania do przeprowadzenia tego badania? Co do samych przeciwwskazań, no to wszystkie jakby choroby, które mogłyby utrudnić ten przebieg znieczulenia, ale to, tak jak podkreślałem, znajduje się stricte w informacji od anestezjologów i w trakcie konsultacji anestezjologicznej przed znieczuleniem otrzymacie Państwo wszystkie tego typu informacje. Tak naprawdę dużym utrudnieniem w badaniu rezonansu magnetycznego jest metalowy chip, który bardzo często znajduje się w szyi naszych pacjentów i czasami może on zaburzać obraz kanału kręgowego w odcinku szyjnym. Natomiast o tym też jesteście Państwo informowani przed samym badaniem i bardzo często zdarza nam się po prostu przed badaniem operacyjnie usuwać tego chipa. Wszystko to możecie Państwo wykonać u nas na miejscu, więc... Czyli ten chip wiąże się w zasadzie z tym, że no, będzie utrudniał wygenerowanie obrazu, natomiast no, jakby nie zaindykuje jakiegoś prądu we wnętrzu pacjenta, nie zrobi mu krzywdy, to o to bardziej, nie wyrwie się z tkanek i nie podąży w stronę generatora, tak? Bo to różne są tutaj pytania, krążą miejskie legendy, dlatego wyjaśnimy to raz na zawsze, żeby było jasne, jak to wygląda. Czyli to jest tylko kwestia wygenerowania tego obrazu, tak? Tak, jest to kwestia tylko i wyłącznie wygenerowania obrazu. Świetnie. Mam nadzieję, że to już uspokoję przyszłych klientów kliniki. Dobrze. Jeszcze takie pytanko, bo też pewnie czasem się to, no, to może zdarzyć, że właściciel chciałby być w trakcie takiego badania. Czy opiekun może towarzyszyć pacjentowi? Jak to logistycznie, w zasadzie technicznie wygląda? Ze względu na obowiązujące tak naprawdę obostrzenia oraz samą jakby fizykę pracy pracowni, no nie jesteśmy w stanie wpuszczać właścicieli stricte jakby do pracowni, do wnętrza, do sterowni. Natomiast jeżeli chodzi o taki rutynowy przebieg wizyty, no to wygląda ona w ten sposób, że anestezjolodzy podają przy właścicielach premedykację, czyli już jakby ten zastrzyk znieczulający jest przy właścicielu. Później właściciel czeka sobie spokojnie z psem
czy też z kotem, aż on spokojnie sobie zaśnie i w momencie, kiedy mamy już zniesioną świadomość, wtedy tak naprawdę przystępujemy do dalszych czynności. Czyli na tym etapie właściciele jeszcze zostają. Rozumiem. No, czyli generalnie Państwa pupil, dopóki jest świadomy, jest z Wami, także tutaj może być spokojny, nie będzie się tak bardzo stresował, nie zostanie sam. Ile czasu przeważnie oczekuje się na wykonanie takiego badania do momentu otrzymania skierowania od lekarza? Jeżeli chodzi o stricte jakby terminy w naszej pracowni, to zazwyczaj jest to następny tydzień, chyba że mamy pacjentów, którzy są pourazowi, albo też wiąże się to ze schorzeniem, które po prostu nie może czekać, jak to ma miejsce w przypadku urazów rdzenia kręgowego i tutaj ten czas jest niezwykle ważny. Jak Państwo dzwonicie, to często nasza recepcja dokonuje takiego telefonicznego triażu pacjentów i decyduje o tym, którzy pacjenci najpilniej potrzebują badania ze względu na to, że na przykład oczekują na operację, czy też jakby oczekiwanie na diagnozę wiąże się dla nich z poważnymi skutkami, które mogą po prostu być nieodwracalne w przypadku, tak jak mówię, na przykład kompresji rdzenia. Więc to tutaj już jakby polegamy na naszej recepcji, polegamy na tym, że wiemy jakby, że stosunkowo szybki czas działania, zwłaszcza diagnostyki, czy też na przykład konkretny zabieg w wykonaniu po badaniu rezonansem, daje nam najszybsze efekty, więc w tej sytuacji jakby działamy od razu. Można na CITO, że tak powiem. Dokładnie tak, właściciele dzwonią, informują nas, czy też przychodzą do nas na konsultacje neurologiczne, do mnie, czy do moich kolegów z pracowni i na tej podstawie już między sobą ustalamy, kto i jak wymaga szybko i sprawnie działania. Rozumiem. A jak w przypadku przynajmniej rutynowych badań, jak długo później się oczekuje na wynik takiego badania? Bo to też pewnie nie jest od ręki. To też jest zależne. Zazwyczaj jest to od 3 do 5 dni roboczych i są to pacjenci przewlekli. Natomiast jeżeli sytuacja jest nagła, jeżeli wiemy na przykład, że z zaprzyjaźnionego zakładu leczniczego, czy też od któregoś z moich kolegów pacjent jest skierowany na badanie, w kontekście tego, że choroba może być operacyjna i badanie potwierdza, czy też wyklucza operacyjność problemu, takie opisy słowne przekazujemy lekarzom prowadzącym, czy też chirurgom oczekującym na wynik od razu praktycznie w chwili otrzymania obrazu, czyli wskazujemy im przestrzeń, jaka choroba i z czym mamy tutaj do czynienia. Także to też, tak jak podkreślam, zależy od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia i jak szybko musimy interweniować, żeby ją wyleczyć. Dziękuję doktorze za przekazane informacje. Mam nadzieję, że tutaj ta garść wiedzy będzie pomocna naszym słuchaczom czy naszym widzom. No i zapraszam Państwa na dalszy ciąg programu. Spróbujemy sobie podejrzeć, jak to badanie wygląda w praktyce. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i zapraszam Państwa do kliniki Auxilium. No i tu widzisz, masz to samo, nie? Czyli jakby T1, to co ma więcej płynu, jest bardziej czarne. T2, to co ma więcej płynu, jest bardziej białe. No tak, tak właśnie w dużym skrócie, łopatologicznie, nie? O to chodzi właśnie. W dużym skrócie, więc bazując na różnicach, wiesz, jakbyś miał na przykład cystę, czy coś, co ma w sobie zawartość płynu, to lepiej się to obrazuje w T1,
ale tak naprawdę to jeden z większości wykorzystywany do badań po kontraście. Natomiast jak masz na przykład zapalenie albo jakieś twarde rzeczy dotyczące dysków, to lepiej się to obrazuje w T2 ze względu na to, że masz wtedy mniejsze wysycenie wody.